Witajcie kochani. Dzisiaj chciałam porozmawiać z Wami na temat ciała. Ciało jest naszym przepięknym narzędziem, naszym pojazdem, w którym możemy doświadczać, ale także jest taką sumą pewnych naszych przekonań i myśli, pewnych przekonań świadomości zbiorowej, które adoptowaliśmy jako nasze. I tak funkcjonuje człowiek w obecnej dobie, kiedy to uwierzył w to, że to ciało musi być bardzo czasowe, bardzo zależne od zewnętrznych źródeł energii, zewnętrznych czynników, bardzo słabe i kruche. Lecz kiedy odkrywamy tą wewnętrzną moc, która płynie z mocy Boga, z mocy samego życia, zaczynamy przyglądać się ciału zupełnie z innej perspektywy. Okazuje się, że to ciało naprawdę jest mentalne i poprzez wybór i inną jakość nowych myśli stwarzamy to ciało w zupełnie nowej odsłonie. Już tyle osób przekonało się w tych wszystkich procesach, czy procesach detoksu dla ciała i umysłu, czy procesach pranicznych, czy jakichkolwiek procesach, gdzie rzeczywiście zwróciliśmy uwagę, że to ciało jest przeciążone, że to ciało jest lekceważone tak naprawdę. I kiedy dajemy mu tą naszą troskę i uwagę, okazuje się, że ono nie ma tak wiele wymagań. Kiedy pozwolimy sobie z miłością stworzyć na nowo nasze widzenie i naszą relację z tym ciałem, ono przestaje już pełnić tą funkcję informatora i jakby możemy odkryć, że już ta rola, którą pełniło, przestaje być potrzebna. Czyli jeżeli ty zaczynasz słyszeć siebie, słyszeć głęboko siebie, twoje ciało nie musi cię informować za pomocą tak zwanych chorób, że są pewne wyparte aspekty w twoim życiu, że są energie zablokowanego żalu, gniewu, oporu wobec życia, niezrozumienia, jak wiele darów dostajemy w tym doświadczeniu, jak wiele miłości jest w tych wszystkich wyzwaniach, które budzą nas nieustannie. Więc spójrz teraz na swoje ciało zupełnie z innej perspektywy. Z tej perspektywy świadomego Twórcy, który naprawdę z bezwarunkową miłością zaczyna wypełniać to ciało energią, energią radości, miłości, lekkości. I poczujesz bardzo szybko, jak zaczynasz tym emanować, jak możesz doświadczać tak wielu sytuacji, tak wielu przygód, w zupełnie innej odsłonie. To jest takie istotne. Kiedy zadbasz o to ciało, to jest taki ważny element w naszym przebudzeniu, często pomijany. Oczywiście nie jesteśmy tym ciałem, nie jesteśmy umysłem, ale czy jest nam wygodnie doświadczać tutaj na ziemi w schorowanym ciele, które dostało tutaj jakąś funkcję, a ona nie do końca została dostrzeżona. Nie chodzi tutaj o przywiązanie do tego ciała i jakby inwestowanie całej uwagi i energii w atrybuty tego ciała. Po prostu stwórzmy to ciało w takiej wygodzie, jak chcecie funkcjonować. Ono zawsze może być pełne energii, być w balansie, czyli naturalnym zdrowiu. Nie musi się starzeć. Warto odkodować te wszystkie programy,
które funkcjonują, które są takie przyjęte za normę. Przyjrzyj się temu, czy to jest prawda dla Ciebie. I tylko przez własne doświadczenie możesz zweryfikować te programy, je podważyć. Bo osoby, które kończą te 12-dniowe detoksy, właśnie teraz skończyła się kolejna edycja, po prostu wszyscy mają te same odkrycia. Ich ciało 10, 15, 20 lat już po takim okresie wygląda młodziej. A dlatego dla mnie to jest efekt podniesienia energii. To jest powrót do siebie. To jest uwolnienie bardzo, bardzo wielu różnych programów, które sabotują, negują i przesłaniają naszą rzeczywistą moc, nasze naturalne piękno. Bo pomyślcie, czy w projekcie Boga o tym świecie zaszedł jakiś błąd? Czy czujesz tak naprawdę w głębi siebie, że ten projektant świata w tobie oczywiście nie potrafi stworzyć ciała, które będzie funkcjonowało doskonale? Tworzymy różne niesamowite urządzenia, różne cywilizacyjne odkrycia, prawda? A gdzieś do tej pory temat ciała wydaje się taki niewygodny i cały ten system w tym 3D, gdzie wszystko jest oparte na pewnym rodzaju manipulacji, kontroli, tak naprawdę manipulować i kontrolować możemy człowieka tylko na poziomie lęku. Więc jeśli nie odkrywasz już tej mocy w sobie, myślisz, że Twoje ciało jest zależne od jakichkolwiek czynników zewnętrznych, to wtedy możesz poczuć się jak ofiara w tym życiu i być takim niepewnym jutra. Ale jeżeli wraca ta świadomość jeszcze raz przez Twoje własne doświadczenie, to ten blask odkryty w Twoich oczach, ta wolność rozpoznana w Twoim sercu już nigdy nie może zostać przykryta żadnym kłamstwem. I tak jak często powtarzam, to jest bilet w jedną stronę. Jeżeli raz to rozpoznasz w sobie, a może Ci to być ukazane, jeżeli zaufasz takiemu prowadzeniu, jeżeli masz ochotę dołączyć na przykład do takiego detoksu, lub możesz sam przez niego przejść, ale za pierwszym razem jest dobrze przejść go w grupie, to wtedy cokolwiek się będzie później wydarzało, jednak w Tobie już będzie ta pamięć aktywowana. Więc możemy po prostu wykasować te wszystkie programy, te kody, które sugerują, że jesteś istotą niedoskonałą, że jesteś istotą tak bardzo zależną i uzależnioną od wielu schematów, wielu czynników. Poczuj, że ta wolność od przymusu jedzenia, kiedy w końcu zrozumiesz, że możesz jeść, świadomie jeść, nie sięgać po produkty kompulsywnie i programowo, tylko świadomie wybierać wysokowibracyjne pożywienie dla siebie. Kiedy zrozumiesz, że Twoje ciało doskonale funkcjonuje również bez tego jedzenia, ponieważ Ty jesteś tą najwyższą energią. I kiedy świadomie oddychasz, kiedy żyjesz świadomie, kiedy się ruszasz, kiedy energia krąży, kiedy nie wierzysz w te wszystkie negujące myśli, okazuje się, że jesteś zupełnie w innej przestrzeni. To jest wymiar serca. To jest wymiar miłości. Więc zadbaj o swoje ciało. Zacznij od małych kroków, jeżeli nie jesteś istotą, która skacze na głęboką wodę. Wyeliminuj wszystkie produkty zwierzęce w pierwszej kolejności. Wyeliminuj mąkę, cukier. A później
sprawdź, jak to jest, kiedy na przykład do godziny 13 jesz tylko owoce. Możesz przedłużać te godziny. Chociaż idealnie przed taką zmianą diety jest naprawdę oczyścić ciało w czasie detoksu, bo czasami osoby, które przechodzą na surowe odżywianie, skarżą się na różne dolegliwości. Ale ponieważ ich ciało nie zostało przygotowane i tam jest bardzo, bardzo dużo zaległości, to ciało nie może od razu świetnie funkcjonować na żywym jedzeniu. Więc oczyść swoje ciało, ale przede wszystkim oczyść i rozpoznaj umysł, w który wierzysz, że należy do Ciebie. Jeżeli te filtry rzeczywistości zostaną tutaj odkryte i zdeaktywowane, wtedy znika cały wysiłek. To życie nie zostało stworzone po to, żebyś cierpiał, żebyś nieustannie się trudził, żebyś nieustannie poszukiwał czegoś na zewnątrz. Wszystko w tym świecie kieruje Cię do wewnątrz, do Twojej własnej mocy. I tą moc odzyskujesz również właśnie przez zadbanie o to ciało. Nie używam słowa kontrola, ale w jakimś sensie odzyskujesz kontrolę nad tym ciałem i to ciało nie jest taką sumą przypadkowych działań w Twoim życiu, bo świadomie już kreujesz to ciało, wiedząc głęboko w sobie, że malujesz obraz poprzez swoje myśli i emocje. Więc kiedy tutaj wszystko się wycisza, to ciało bardzo szybko Ci pokaże tą zmianę w Tobie. Ciało jest po prostu niesamowite. Ono nie wymaga dużo czasu, tego pozornego czasu. Największa tak zwana praca jest do wykonania z umysłem, czyli najwięcej rozpoznań i uwolnień. Jeżeli jest w Tobie pewien rodzaj determinacji, by wyjść z tych starych wzorców, by nie godzić się na tą fałszywą degenerację, by to odczucie, że w Tobie jest wieczna młodość, wieczna radość, a później tak właśnie programowo przykrywana starym ciałem, zużytym ciałem, niekochanym ciałem. Jeżeli jest w Tobie taka wola, możesz zrealizować taki projekt. Zobacz już teraz swoje ciało jako świetliste. Zobacz, że od wewnątrz wypełnia Cię światło, że to ciało jest czyste, boskie. Jest to przywilej tutaj doświadczać. Jakkolwiek będziemy nazywać tę rzeczywistość, poczuj, że wszystko sprowadza się do teraźniejszości. Co tu i teraz możesz uczynić dla siebie, dla tego ciała? Na pewno w pierwszej kolejności wprowadź świadomy oddech. On będzie takim przejściem dalej. Jeżeli będziesz konsekwentnie każdego dnia świadomie oddychać i napiszesz na swojej liście, z czego jesteś gotów zrezygnować, z tych wszystkich uzależniających produktów, z tych wszystkich zamulających substancji, przez które nie podejmujesz świadomych wyborów w swojej kuchni czy w sklepie. Poczuj, że kiedy przychodzi do Ciebie taka informacja i nie zaczynasz z nią dyskutować, tylko chcesz ją odkryć dla siebie, zweryfikować, coś nagle subtelnie zaczyna Ciebie prowadzić w tym kierunku i odkrywasz. I odkrywasz swoją wolność również w tych tematach. Jak odkryjesz swoją wolność w tych tematach, wszystkie inne dziedziny życia również zaczynają się tutaj transformować. To wszystko jest w całości. Nie możemy pominąć żadnego czynnika. Więc dzisiaj troszeczkę o ciele Wam opowiedziałam. Jak wiecie pewnie z różnych moich opowieści, ja już w wieku 16 lat stwierdziłam, że coś tutaj nie gra, że muszę zbadać te tematy, je badałam. I mam to zaufanie. Mam to zaufanie do tych procesów, bo wiem, w jak krótkim czasie wiele obnażają kłamstw i wiele prawdy ujawniają o naszej mocy,
o możliwości przemiany i transformacji na poziomie ciała, ale przede wszystkim na poziomie umysłu, który uwolniony z tych wszystkich programów jest takim cudownym narzędziem do doświadczania i kreacji. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Przytulam mocno, kocham zawsze. Do zobaczenia, do usłyszenia.